Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Słowo dzisiejsze: zmartwychwstał. Kiedyś przyjdzie taki dzień zaduszny, że jak zapytamy o jakichś naszych bliskich czy znajomych, to usłyszymy odpowiedź: nie ma go tu, zmartwychwstał. No właśnie, bo tego oczekujemy. Nie tylko tego, żeby dostać się do nieba, ale tego, by dostąpić zmartwychwstania ciał. Natomiast jeszcze czasami trzeba nam przeżyć taki przedsionek nieba, jakim jest czyściec. Trzeba nam, słuchajcie, jeśli jeszcze nie zdołaliśmy się w pełni narodzić dla nieba, trzeba, żebyśmy zostali zamknięci, jak to usłyszałem niedawno od ojca Marcina Mogielskiego na rekolekcjach w Ziemi Świętej. Trzeba być w takim inkubatorze, jak dziecko, które się za wcześnie urodzi, by jeszcze w tym inkubatorze dojrzeć, by lekarze, no właśnie, podali to, co potrzebujemy, aby bezpiecznie narodzić się dla nieba. I tak jest właśnie szczególnie dzisiaj w oktawie wszystkich świętych, kiedy tym, którzy są w takim inkubatorze, którzy jeszcze za wcześnie się narodzili dla nieba, jeszcze potrzeba, żeby to, co niewynagrodzone tutaj na ziemi, przede wszystkim bliźniemu, żeby właśnie spędzić ten czas w tym przedsionku, w tym inkubatorze, w tym czyśćcu, aby móc dostać się do nieba. Dlatego nie szczędźmy dzisiaj naszym bliźnim, siostrom i braciom, naszej modlitwy, naszych uczynków miłosierdzia względem duszy i ofiarujmy za nich także i odpusty, które Kościół daje przez cały tydzień, i pozwólmy im dojrzeć jak najszybciej do tego, by narodzili się dla nieba, by mogli usłyszeć: nie ma go tu, zmartwychwstał. Niech nas strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia i do zobaczenia jutro.